Czy to mąż? Kochanie, kochanie, nawaliłeś się. Kochanie, wracamy do domu. Bogdan, kur... Jako kocie wcześniej pisaliśmy, no to po prostu napisaliśmy, że jest martwy. A tej kobiecie napisaliśmy... Słuchaj, jak coś, to twój mąż leży pod jakąś myliną. No, to jest... Ale to dlatego, że wykminiliśmy te pierwsze liczby na jakiejś zasadzie i ona była dość, powiedzmy sobie... No, trochę skomplikowana, nie? I potem, no, za głęboko myśleliśmy o pozostałych, nie? Yeah, bitcoiny dostaliśmy. Jest dobrze. Odszedł do matki sfery, okej. Okay. Masz coś trudniejszego? Tak, podoba mi się. Ja lubię takie zagadki logiczne. Bardzo chętnie będę je rozwiązywał. I cieszę się, że mogę myśleć razem z wami. No, absolutnie. Absolutnie. Co dwie głowy, to nie jedna, słuchaj. No myślę, że sam to bym się z tym męczył i męczył. Albo bym się zdenerwował i to sprawdził, ale liczę na to, żebym to jednak wymyślił. No halo, dajcie mnie mapę, no przecież denerwujecie mnie nieprawdopodobnie teraz. Czy ja dobrze w ogóle poszedłem? No. Halo, pomocy. Rozmawiaj. There is no safer place on earth than Zion. I've never allowed a native invasion until now. Nice. Cieszę się bardzo, naprawdę. No tylko... A, na dole? Na górze? Gdzie jest ten wykrzyknik? To jest, to są schody. O. Czy to jest hakowanie? To hakowanie jest easy. Się na chwilę w oczach mieniło. No mi się podobało, bo naprawdę trzeba było pomyśleć coś. Dużo jest często z tych zagadek, to jest taka formalność tylko, żeby się gdzieś przejść. A tutaj naprawdę musiałem użyć tego mózgu, żeby cokolwiek wyszło. Naprawdę jestem zadowolony potem z wyniku. Że ta zagadka była naprawdę taka, że dało się to wymyślić. To nie było jakieś super trudne, ale było jednocześnie satysfakcjonujące. Puszka! Mountain Blade! Co, nie Mountain Blade, to jest gra, Cordy. To Mountain Dew chciałeś powiedzieć. Mountain Dew chciałeś powiedzieć. Jezu, przepraszam. Z Energylandii wróciłem trochę zakatarzony i tak mi się udało dzisiaj ogarnąć to w miarę. Ale no prawie głosu nie miałem jeszcze w niedzielę, dlatego też nie robiłem streama wcześniej. O, jakaś ty jesteś urocza. Angel. I can't believe the angel is here. Are you there? Jaka ty jesteś urocza. That's right. At least for now. Adam sent me to pick up the new propulsion control board he ordered. I'm here. Is it ready? It's ready. I even have a spare one too. Good to know. Let's see. How much is that going to cost? Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale mi na przykład jednocześnie i komediowo, i narracyjnie bardzo się podoba, jak wszystkie te postacie są takie bardzo emocjonalne i mają różną formę swojego własnego charakteru, czyli jakąś bardziej powściągliwą, bardzo podekscytowaną, albo taką jak Adam, czyli że mają w głosie trochę takiego podziwu i może nawet miłości dla Eve. A ona jest taka totalnie wyłączona emocjonalnie, nie? Jest w tej grze dużo więcej interakcji niż w Nier Automacie, przez co można dużo bardziej docenić to, co tu się dzieje. Angel. Do you want to give me the full story? All right. One day I was out working in the wasteland. No w ogóle z tego, co słyszałem, to większość, to że postacie w anime mają takie duże oczy, to właśnie po to, żeby były urocze, i one były chyba wzorowane na kocich. A bike.
jak mają takie swoje specyficzne spojrzenie, słodkie, urocze. Na koci, to chyba na kocich, ale głowy za to nie dam. Jakieś zwierzątko w każdym razie takie urocze. Było pierwowzorem dla tworzenia postaci z takimi wielkimi oczami. Wydaje mi się, że kot. Także w ogóle kultura kawaii jest mocno zakorzeniona w tych japońskich tworach. Naprawdę? Zapyziałej Nory. Dobra, to jest tsundere. Szukałem tsundere, to jest tsundere. Jezu, nie chciałem jeszcze przestać z tobą gadać. Ty masz sklep. Czy ja muszę za każdym razem przechodzić przez tą linię dialogową? Naprawdę? Dobrze, że mi to teraz tłumaczycie, jak ja już jednego sprzedawcę polubiłem tak bardzo, że prawie poszliśmy do jego pokoju na górę. Prawie. Pikantne sekrety. Dobra, kupujemy. Trzeba podwyższać relacje, poprawiać, znaczy. A, i rozumiem, że to jest to, co będzie mi potrzebne, żeby tworzyć ubranka dla Eve. No to trzeba kupić tego dużo. Da się jakoś wykupić cały stok? A pewnie mogłem kliknąć L2 po prostu. A nie, mogę kupić 99 tylko? A ty masz 320 podobno. Dobra, kupię na razie 99. Też? Dawaj, mam dużo pieniędzy. Ostateczny materiał polimerowy. Dawaj, mam dużo pieniędzy. Yeah. A nie, 320 dostępne to był mój stok. Dobra, trudno. Mam dużo pieniędzy. O, i są nowe rzeczy. Angel, you're always welcome to come visit if you feel like talking. Maybe I'll have something interesting to share with you. A ja chętnie posłucham. Które nam się podobają? Te są spoko, ale kurczę, no. A to za bitcoiny, kurde, najgorzej. A to też za bitcoiny. Przebicie osłony 13 Pro. To może jednak to powinienem kupować, a nie stroje. Siła ataku przy niskiej liczbie? Nie. Siła ataku otrzymywane obraże. Aha. To może nie. Też nie. No gówno to takie straszne. Dobra, to kupujemy kulczyki. No może, nie wiem, które mi się podobają. Te mi się nie podobają. Niezależnie od stroju, te będą brzydkie. To kupię te. Tak, fajne są. A te kupię, ale na razie ich nie będę wyposażał. Nie mam bitcoinów, żeby kupić więcej. Dobra. Tego nie chcę kupować, bo... No bo słabe. Nie, bo słyszałem, że ty możesz ze mną pogadać o czymś ciekawym, bo teraz się lubimy bardziej. O czym chcesz ze mną porozmawiać, moja droga? Nie? Dobra, czyli to był żart z tym rozmawianiem, okej. Okay. Ja tak myślę, czemu jak kupujesz, to liczba się zwiększa. No, właśnie. Właśnie tak się złapałem na tym. Że w złą stronę o tym pomyślałem, a to było w posiadaniu. Ale to źle było określone moim zdaniem. Bo tam powinno być na przykład napisane w posiadaniu, albo coś takiego, no ale no... To był mój główny cel, ale tu jeszcze były dwa wykrzykniki w tej okolicy. Ja bym chciał te dwa wykrzykniki sobie tutaj zabadać. Go away! Angel, if the news spreads that you're here, the sentinels might come and take what's left. Can you not hear me? Ich zabiję. Hurry and go! Now! Chciałbym mieć taką możliwość, jak kiedyś była w tych starych RPGach, na przykład w Gothiku czy Falloutie trzecim, że możesz po prostu wymordować dowolnych NPC-ów. Czemu nie? Przydałoby się. Jak ci ktoś nie odpowiada na przykład, albo nie wiem, fabularnie coś cię denerwuje, to możesz ich po prostu wszystkich, no, potraktować swoim mieczem. Czy to będzie nowa puszka? Czy mamy nową puszkę? Yes! Behemoth Red. To jest taki żart? W sensie, bo puszka jest nim... Znaczy, puszka w sumie była czerwona, tylko ten... Tygrys, czy co to tam było? Było niebieskie. Czy to mąż? Kochanie! Kochanie, nawaliłeś się! Kochanie, wracamy do domu! Bogdan, kur... This is my client's husband.
There's no love lost between him, Orkul, and the Cradle. Tak, to wyglądało trochę jak Tiger niebieski, no. Nie, poczekaj z tą tablicą, bo to są rzeczy do podniesienia. Angel is a lie. Fajny plakat w ogóle, bardzo ładny. Artystycznie ładny. No jestem ciekaw tego pochodzenia i takiego prawdziwego znaczenia aniołów w tym świecie. To może być coś bardzo ciekawego, jak zostało dobrze napisane. Mind your own business. A robisz coś ciekawego w ogóle? Wyglądasz jakbyś tu stał. No chyba, że sprzątasz, to nie będę ci przeszkadzał, bo masz taki syf, że warto by było, żebyś posprzątał. Kiedy popatrzyłaś na... Tak? Okej, okay. Popatrzyłaś sobie? Ładnie. Billard, czy ja mogę pograć? Serio? To była tylko... Ten stół tu jest po to, żeby ona sobie stanęła w wymowny sposób? Się delikatnie nachyliła? Jeszcze powinna tak charakterystycznie wziąć kij i się nachylić do samego stołu. Oczywiście na cały czas na prostych nogach, żeby przypadkiem nie obniżyć seksapilu. Dobra, zobaczmy jak seksownie usiądzie na krześle. Ej, dobra, koniec, bo mi się podoba ta śpiewaczka. Znaczy... Jestem bardzo ciekaw tej postaci, bo wygląda intrygująco. Halt. This is a restricted area. I haven't seen you around Zion before. Identify yourself. Wait. I'm an airborne squad member from the colony. Huh. So you're an angel. Wszyscy mnie rozpoznają od tak, a ty jeden nie wiesz kim jestem? To aż tak trudno rozpoznać? Każda Eve wygląda tak samo? Nie, z tego co widziałem mój szwadron, no to każda wyglądała inaczej. To nie Eve, przepraszam, tylko anioł. Of course, those who've lived in the comfort of the colony don't know anything. Ja też nic nie wiem. Powiedzcie mi coś. I apologize if I've caused you trouble. Anya, you okay? Huh. There was a time when this bar used to be full of people. Now it's just so empty. Empty and dark. And Anya, same story. I wonder how long she can keep singing with her body in the state it's in. Huh. I don't even know why I'm talking about this. It's pointless. I'm trying to be sensitive, but if you need help, we might be able to fix her. After all, we do have engineering support from the airborne squad. What? Is that so? But I have no way to repay you. No nie, no ja chętnie pomogę, ja lubię. I don't need anything. Yeah, dokładnie tak. I don't need any kind of incentive to save someone. All right. In that case, could you help me? Of course. Nawet w ogóle nie ma najmniejszego problemu. Z wielką przyjemnością ci pomogę. Nie wiem, co u was mocno działa, ale na mnie mocne, takie mocne męskie postacie, które ewidentnie są takimi, wiecie, macho, ale takimi dobrymi, twardymi facetami, nie wiem, typu żołnierz, to bardzo dobrze właśnie w grach wojennych jest zrobione. No tylko musi być dobrze zrobione. Którzy w pewnym momencie się łamią emocjonalnie, nie? No i to była taka to był taki prosty przykład tego, że gość ewidentnie jest taką dość twardą postacią, ale dba o tą Enię, tak? Na tyle mocno, że zupełnie bez powodu zaczął opowiadać i się delikatnie rozklejać. Takie mocne męskie postacie, które się w jakiś sposób rozklejają, to jest bardzo mój kryptonit. Ja się zaczynam wtedy strasznie wzruszać. To jest masakra. No jak Joel miał wszelkie przejścia dotyczące Ellie, czy Lee w The Walking Dead, na końcu scena z Clementine, Jezus.
Nie wiem, nawet Kenny z tego The Walking Dead, jak musiał tam syna, matko, ja nie wiem, ja tak przechodziłem ciężko, ciężko te sceny, że szok. Dobra, pójdźmy jeszcze do tej tablicy ogłoszeń. No są takie rzeczy, które mnie po prostu wzruszają z automatu, nie? I to jest jedna z nich. Nawet nie trzeba wiele, żeby coś takiego mnie ruszyło. Co prawda to przed chwilą jeszcze nie było... Nie spowodowało, że się od razu popłakałem, czy że wzrok mi, znaczy ten głos mi się zaczął część, ale nie potrafiłbym mu odmówić, co by się nie działo, nie? To w ogóle nie ma opcji. Dobra, co napisaliśmy ciekawego? Chcę wiedzieć. Niestety przy nas do wieści Matthew wybrał śmierć zamiast kołyski. Możesz go odnaleźć w zaułku obok ostatniej kuchni. Znaczy, mogliśmy przynieść te zwłoki tego pijaka chociaż pod tą tablicę. Jako kocie pisaliśmy. A chyba tego wcześniej nie podniosłem. Jako kocie wcześniej pisaliśmy, no to po prostu napisaliśmy, że jest martwy. A tej kobiecie napisaliśmy: słuchaj, jak coś, to twój mąż leży pod jakąś meliną. I nie chodzi o postać z gry. Skit. Dobra, tu mamy teraz misję. Ostatnie miasto. Porozmawiaj z Lily, tak. To bym właśnie chciał zrobić w tym momencie. Jak się wydostać stąd, bo zapomniałem. Dosłownie w przeciwnym kierunku muszę iść. Ja się gubię się w przestrzeni w tej grze, ale to jest moja wina, bo jestem kiepski w poruszaniu się po prostu w przestrzeniach. Długo się uczę korzystać, znaczy długo zapamiętuję mapę na tyle, żeby sobie swobodnie się po niej poruszać, szczególnie jeśli jest na przestrzeni XY, na przestrzeni Y. Na osi Y. Na różnych wysokościach, o tak. Jeśli jest zupełnie płaska i są tylko korytarze, jak mapa labiryntu jednopoziomowego, to nie jest dla mnie problem. Ale już jeśli wchodzą wielopoziomowe mapy, to już mam problem. Oh, Eve! Come take a look! Come! A drone? Stretch your arm out in front of you. One. Oh. Oh. The drone is different. Shock. Yes. This is no longer the drone you knew. It's an all-new, upgraded drone 2.0 that can launch long-range projectiles. Przy moim stylu walki to preferowałbym jakiegoś shotguna na blisko, ale... Jak się strzela? Widzę, że nie muszę być jakoś bardzo celny. Dobra, dość czuły jest grzybek, ale mi to nie przeszkadza. Jakoś się przyzwyczaję. Widzę, że nie ma... O, ziomek! Colony tech at your service. What do you think? Damn kid. Tinkering with my drone. It'll be very useful for the mission. Thanks, Lily. Great. Let me know if you ever run out of ammunition. Co? No myślałem, że będzie nieskończona, no miałem ósemkę odwróconą. Uroboros. Okej. Aha, okej. Okej, czyli jak tu przytrzymam, to wybieram przedmiot do użytku, a jak jestem w tym trybie i przesunę w dół, to mam różne rodzaje amunicji. Fajnie. Szkoda tylko, że faktycznie mam ograniczoną tą amunicję, ale rozumiem, że byłoby to zbyt OP, gdybym nie miał ograniczonej amunicji. Dobra, Lily, miałem z tobą pogadać. Pulpit naprawczy. Tak! Mogę strój kombinować. Co mogę? Nie obchodzi mnie dron. Kombinezon, tak. Chcemy nowy strój. O!
Dobrze, tutaj są... Czyli to są ulepszenia, jeśli chodzi o... No dobra, 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 fajnie. Fajnie, pogadajmy o Annie jeszcze. Lily, I have to ask you something. I found someone who's been injured very badly. She's too weak to speak, and there's no chance of her moving. The technology here won't do. Do you think you might be able to help somehow? Nie powiększył sobie walizki w Resident Evil? No to faktycznie, tam wtedy się mieści, tylko pistolet na pewno się zmieści, pewnie Deagle. Nie wiem, czy podstawowa walizka jest pewnie wystarczająco długa, żeby przechować jeszcze shotguna, ale nie przechować niczego więcej. Jak długo wy się znacie? But I can't guarantee a complete recovery. Also, there's a lot I'll need to prepare. No to dawaj, wymieniaj. Understand. Just tell me what you need. I'll send over the list. And please try not to spend too much time on this. After all, we still have a mission to complete. Yes, we do. I know. Thank you. No tak, bo tam jak się zwiedzało, to bardzo szybko dało się doprowadzić walizkę do maksymalnego stanu. Kopię mapy myśli i pompę BK, ale to się chyba wszystko dało kupić, nie? Dobra, ale wracając do mojej najważniejszej rozterki, czyli jak ją ubrać. No, odwróćmy ją tak jak trzeba. Teraz pooglądajmy te kombinezony. No i na przykład ten wygląda mega kozacko z tyłu. O, ten też wygląda fajnie. Ale nie, to jest ewidentnie mój ulubieniec w tym momencie. No, fajnie, tak robotycznie świeci i ma te dwa ogniwa energetyczne na plecach. To też wygląda całkiem spoko z tyłu. No bo z przodu było takie, o, z czapy. Ale z tyłu wygląda git. To co ma na plecach, to jest super, bo wygląda jakby miała tatuaż. Ale ten kostium, który teraz założyłem, wydaje mi się fajniejszy. I on pewnie jutro się też pojawi, a najwyżej ją przebiorę później. Dobra, teraz które kolczyki pasują bardziej do tego stroju? Jak myślicie? Właśnie spędziłem, wiecie, ważne momenty w tej grze. W Resident Evil 4 miałem przyjemność grać tylko na VR-ze. Tam trochę pozmieniana była ta... No dużo tam rzeczy było pozmienianych, przede wszystkim dlatego, że trzymało się je na sobie. W sensie, wszystkie te podstawowe elementy trzymało się na sobie. To znaczy, miałem na przykład tutaj nóż, tu pistolet, za sobą strzelbę. Więc wybierałeś sobie tylko chyba jedną dodatkową broń, jeśli dobrze pamiętam, którą można było trzymać za sobą. I można ją było zmieniać, nie pamiętam już jak. Ale bardzo, bardzo, bardzo polecam. Fajnie to było dostosowane właśnie pod VR-ka, że wszystko było tak imersyjnie poprowadzone, że wyciągałem stąd nóż, stąd granat, stąd jakąś potkę. Bardzo fajnie. Dobra, ale chcę jeszcze zajrzeć do twojego sklepu. Nie interesuje mnie motor jak coś. Sklep. Pompa BK, tego potrzebowałem. Raczej nie mam tu problemu z kasą, więc mogę sobie kupić. Prawda, wygląda trochę jak w leggingsach teraz, ale jest lepiej niż było. No dobra, to misja główna. No widzisz, ale jakie faktycznie gameplayowo featurey VR-owe tam były, bo może nie miałem przyjemności grać na tyle długo, bo tak szczerze to ruszyłem to tylko na chwilę. Z jakie tam feature'y VR-owe faktycznie były, także można powiedzieć, że to było dobrze VR-owo skonstruowane. Anyway, let's go to the wasteland, Adam. Well, there are still some issues with the tetrapod steering system. So I'm afraid we're not able to leave just yet. Then when will you be ready? Unfortunately, it's going to take longer than a day. Then I'll go ahead on foot. You can use the drone to guide me. What?
No. The wasteland is a lot bigger than you think. I can't just sit here and wait. In fact, I want to see the wasteland with my own eyes. I przy okazji wymordować wszystko, co tam jest. Ja z przyjemnością to zrobię. Bo jak to w każdym JRPG-u... Przepraszam. Jak to w każdym RPG-u z Azji... Musiałem spędzić w tym hubie... Ile? Ostatnią godzinę? Na chodzeniu w tom i z powrotem między ludźmi i szukaniu kotów? Dobrze, że było dużo memów i śmiesznych sytuacji po drodze, bo naprawdę... Nie byłoby warte, ale to był przynajmniej zabawny hub i dobre, dobrze poprowadzony. O czym? Okej, przetrwać do 6 rano, zabijając stwory stworzone przez Evelyn. Dobrze. Ale ty mi opowiadasz fabułę, a chodzi mi o wykorzystanie VR-a w tej grze. Bo ja rozumiem, że to była dodatkowa zawartość, ale w jaki sposób VR był zutylizowany w Resident Evil 7? Bo nie pamiętam tego po prostu. Możesz to śmiało obronić. Czekam. Angel, you'll need useful information in order to operate outside of Zion. Nie, potrzebuję tylko mojego miecza. Teraz mam jeszcze broń palną. Worth it for you to meet that person, despite their character. A mogę po prostu stąd iść? Ale już tam byłem, dobra. Dobrze, i co? Roxanne. Of course. What brings such a... I'd appreciate it if you stopped talking. Wszystko już mam. It's been fun. See you later. All right. Ściemnił mnie. Normalnie wcisnął mi kit i teraz muszę lecieć całą tę drogę z powrotem. Co to są za nowe misje? Skąd one się... Nie. Jezu. Okej. Okay. No piękny jesteś, dziomek, naprawdę. Serio? Jak ją obczaił. Dobrze, że ją akurat przebrałem, to była wyjściowo ubrana. Mogła być obczajona. Aha, twój sklep. Co tu masz? What do you mean, dull? Oh, I guess you heard that. Jesteś fryzjerem? Mogę jej fryzurę zmienić też? I wasn't asking for an apology. Ja chcę ponytailę. Why you said that? What is this place? This is my shop, Gwen Hair Salon. Śmiercią przez spalenie, o Boże. Hair stylist. Hair. I style your hair so you feel better and confident. Your hair looks great. It's full of potential, but that potential is hidden at the moment. That's why I said it is dull. Is that so? Are you saying you can make my hair less dull? Of course, but I don't have the proper tools with me right now. Those so-called scavengers... Serio, będę musiał znaleźć narzędzia, żeby on mógł mi obciąć włosy? But then they probably just threw them away. Pewnie, że to zrobię. Thrown away? Things like that usually end up in the land. Podoba mi się, że tutaj kreator postaci trwa przez całą grę. Po prostu znajduje nowe metody kustomizacyjne zamiast siedzieć 2 godziny i tworzyć postać na dzień dobry w grze. To jest wszystko, czego używają fryzjerzy. Nie ma problemu, dobrze. No wiem, na czym polega tak, teleportacja, w sensie, jak działa poruszanie się przez teleportację. No ale to jest bardziej oszukiwanie w grze, no to poruszanie się przez teleportację w ogóle zabija imersję. A mimo przez granie na VR-ze chodzi o większe, wiesz, wejście w tę grę, takie poczucie się bardziej, jakbyś był w tym świecie. Poruszanie się przez teleportację wręcz niszczy realizm tego, nie? Ja zawsze grając na VR-ze ustawiam sobie płynne poruszanie się, chodzenie jak w grze.
new variant, you say? Yes, a formidable monster. Its entire neck and shoulders had evolved. No poprzednio cała głowa była w kolsach i wyglądała jak jedno wielkie koło śmierci, więc. There's an abandoned oil storage facility in a remote corner of the wasteland. The scout team was guarding the area. So you want me to find those sentinels? Yes, thank you. Widzisz, no tylko, że w graniu w tym wypadku nie chodzi mi w żaden sposób o poziom trudności. A o to, czy czuję się tak, jakbym był w tej grze, tak? Na takiej samej zasadzie, jak gram w horror, to nie chodzi mi o to, żeby przejść w horror od A do Z, od początku do końca, czy nawet poznać fabułę, tylko chodzi mi o to, ile razy się wystraszę. Resident Evil nie traktuje to, prawda, jak horroru, ale bardziej chodzi mi o to, że... chciałbym się czuć właśnie, jakbym realnie znajdował się w świecie gry. I do tego jest mi potrzebny VR. Do niczego więcej. Te wszystkie gierki takie zabawne, gdzie, nie wiem, odbija się jakąś piłeczką w takiej fajnej przestrzeni, no nie bawią mnie, bo nie o to mi chodzi, jak podnoszę gierkę VR-ową, nie? No, naprawdę bym czekał na coś takiego. No bo do tej pory nie było jakoś dużo dobrych horrorów VR-owych. Na pewno jednym z takich był The Manor, chyba tak? Tylko, że to bardzo krótkie znowu. Rybki! Jaskinia? Człowiek. Paranormal Activity VR. Nie miałem przyjemności akurat z tą konkretną, więc czemu nie? Zapoznam się na pewno, bo ja lubię takie rzeczy. Doznania horrorowe w VR-ze są bardzo fajne. Bardzo lubię. Bo one są najbardziej imersyjne, bo nic tak cię nie wrzuca w świat gry jak strach, no bo nie ma bardziej prawdziwego uczucia niż strach, moim zdaniem. Jak się boisz, to czujesz, że jesteś. Trochę już w życiu widziałem tych horrorów i trochę pograłem w horrory, więc mam nadzieję. Tak szczerze ci powiem, mam nadzieję. I've entered the scan coordinates of Altus Lavoir. Let's go. Latające przedmioty. Daj mi puszkę. Doesn't have power. A tam jest puszka, weź ją. Looks like a good amount of the camp's energy is being supplied by nearby areas. I think there's an issue with the supply network. Okay. What can we do about it? Mogę iść jak to mówisz, czy musimy tu stać? This is gonna be tricky. No dawaj. Co mam zrobić? Outside of Zion, there's a solar tower that supports energy links to nearby facilities. No nie. Assassin's Creed shit, muszę wejść na wieżę. Chociaż może bardziej Far Cry, bo w Assassin's Creed się łatwo wspinało. Stormtrooperzy tam leżeli. Widzieliście Stormtrooperów? Poltergeist, tego... Tak. Dokładnie tak. Tak się nazywają te duchy, które ruszają przedmiotami. Przepraszam, zjawiska paranormalne. Jestem ciekaw. I teraz nie mam amunicji i co? Kiedyś przeładujesz, czy nie będę miał już nigdy? Aha. Okej. Okay. I będę musiał odkupić. Rozumiem. No dobra, w porządku, nie boli mnie to. I tak nie zadajesz obrażeń tym pistoletem. Na cholerę mi to. Okej. Okay. Okej. Okay. Ty się znasz na zjawiskach paranormalnych też? W sensie tak w znaczeniu, że... te pojęcia rozumiesz i tak dalej. Jeszcze powiedz mi, że lubisz astrologię, amulety, chińskie paski, demoniczne pokemony,
Seksualne gry, potwory. Harry Potter, te sprawy. Dobra, ty wyglądasz strasznie. Zrób coś strasznego. Bardzo powolny jesteś znowu, dawaj. Jeszcze raz. Ojej, jeszcze raz. Jeszcze raz. O. A. Dobra. Easy peasy. Tylko muszę uważać na tracenie HP w sumie. Kosmiczne opowieści o kosmosie. A co to ma do astrologii? Oczywiście poza tym, że nauka o gwiazdach i tak dalej, no nie? Ale w sensie... Jedną rzeczą jest znanie tych konstelacji i położenia na niebie i tak dalej. Wiesz, to bardziej bym jednak zaliczył do astronomii niż astrologii, a drugie... Określanie ludzi przez pryzmat ich znaków zodiaku i znanie charakterystycznych cech tych różnych znaków. Matko, jaki to jest duży obszar. Okej. Dobrze. No to będzie co zwiedzać, słuchajcie. Gdzie jest wyjście stąd? Jakie tu wszedłem? A, tutaj wszedłem. Dylatacja, tak? Dylatacja czasu. Czy to jest jeszcze inne pojęcie, którego nie znam? Bo dylatacja czasu to jest ten... ta różnica w biegu czasu pomiędzy różnymi ośrodkami grawitacji, tak? To tak się o tym mówi ładnie. Wow, jakie masz długie to combo. Dawaj, podobało mi się. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Combo. Light. Nie wiem, czy kierunek lotu tutaj ma jakieś znaczenie, ale rozumiem, o co chodzi. Znaczy ważne jest na pewno, żebyśmy się poruszali, nie poruszali w kierunku żadnego dużego ośrodka grawitacji. No to jest istotne. Ale nasza prędkość poruszania się oczywiście też jest ważna. Właściwie najważniejsza, jeśli chodzi o zrobienie tego efektu dylatacji. Chociaż co do wpływu grawitacji na to zjawisko nie jestem pewien, ale były też teorie związane z tym, czy w czarnych dziurach następuje naturalna dylatacja, nie? Aleś sobie wybrał moment, dobra. Pokaż mi swoje towary. Jeszcze raz. No, dwa razy. Dobra, muszę szybciej walczyć z tymi ziomeczkami, będę 2 lata tu spędzał. Ale lubię im robić odwety. Wow, halo, czemu drugi raz? O, więcej was. No, unik.
Eve. Reaguj szybciej, bo zginiemy. Shit. What? Tak nie powinno być, dobra. Muszę stąd usunąć. Kurde, to będzie trudne. Zwracanie uwagi na wszystko. Oj, nie to chcia... Dobra. Mogę już otwierać? Dzięki. Nice. Coś tam sobie dostałem. Fajnie, że mam punkciki, tylko że nie mam ich gdzie wydać za bardzo. Smutna sprawa.